piąte spotkanie z Tadeuszem Truskolaskim, tym razem w szkole podstawowej na ulicy Palmowej. Chyba bodajże piąte spotkanie z tego cyklu. Pragnę zauważyć, że pan Tadeusz nie podróżuje autem elektrycznym, tylko zwykłym. Za to coś jakieś IV. Dzisiaj się dowiedziałem, że prezydent Krakowa sprzedał limuzynę Lexusa poprzedniego prezydenta i będzie dojeżdżać do pracy rowerem. Uważam, że to trochę trąci hipokryzją, ale... Dobry. Tak jak ta reklamowa plansza. Godzina 19, zaczynamy nasze spotkanie. Spotkanie z serii spotkań Porozmawiajmy o Białymstoku. Stwórzmy razem mapę potrzeb. Spotkań z prezydentem miasta Białegostoku Tadeuszem Truskolaskim. Ale także z radnymi Rady Miasta Białystok, którzy z prezydentem wspólnie tworzą nasze miasto. I są z nami radni. Anna Dobrowolska-Cylwik. Marcin Piętka, Anna Leonowicz, Joanna Miśnik i Agnieszka Zawrocka. Są z nami również dyrektorzy departamentów Urzędu Miejskiego w Białymstoku, którzy będą wspierali pana prezydenta w razie jakichś trudniejszych zagadnień, które będą państwo podnosili, takich bardziej indywidualnych. Łatwiejszych. Wszystkie są łatwe. Wszystkie są łatwe, jeżeli są dobre intencje, a takich nam tutaj nie brakuje. Zapraszam zatem do obejrzenia na początku krótkiego filmu o naszym pięknym mieście.
Szanowni Państwo, taki właśnie jest Białystok, miasto, z którego możemy być dumni, a to jak ono wygląda, to efekt lat współpracy prezydenta miasta, radnych i mieszkańców, którzy sygnalizują, informują o tym, jakie potrzeby mają i dziś właśnie do Państwa zwracamy się z prośbą o taką informację. Ale najpierw prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa na spotkaniu. Te spotkania odbywają się w wielu dzielnicach naszego miasta. Zaplanowałem 10 takich spotkań i to jest piąte, czyli jesteśmy mniej więcej na półmetku. Proszę Państwa, no, ludzie przeważnie spotykają się w kampanii wyborczej, kiedy zabiegają o głosy. Ja powiem Państwu, że nie przepadam za kampaniami wyborczymi, za tym, że no trzeba, powiedzmy sobie, troszeczkę zachowywać się inaczej niż na co dzień w tych kampaniach się ludzie zachowują. Chcę być sobą i spotykam się z Państwem, kiedy już nie zabiegam o Wasze głosy, bo już na prezydenta miasta startować więcej nie będę, ale jesteśmy świeżo po właśnie wyborach. W związku z tym chciałbym podziękować Państwu za udział w wyborach, za głosowanie, za wybór radnych. No, te wybory ułożyły się dla mnie osobiście bardzo dobrze, bo wygrałem w pierwszej turze, po raz piąty, czy po raz trzeci w pierwszej, a dwa razy była druga tura, ale też wybraliście Państwo waszymi głosami. Wybrałem 14 radnych Koalicji Obywatelskiej, dwójkę radnych z trzeciej drogi i 12 radnych z Prawa i Sprawiedliwości. No i stworzyliśmy koalicję. Dzisiaj powołałem nowych zastępców. Jak powołałem nowych, to musiałem odwołać tych starych. Został tylko jeden zastępca z tych, który był ze mną do tej pory, a mamy trójkę nowych zastępców, którzy jutro zaczynają pracę, więc jesteśmy trochę w takim historycznym momencie. I ostatnia kadencja, moim zdaniem, powinna być najlepsza. I dlatego trzeba się do niej przygotować, żeby z jednej strony zrealizować pewne zamierzenia, które się nie udało w ostatniej kadencji zrealizować, bo tak trzeba powiedzieć. Oczywiście ja mogę powiedzieć, że z przyczyn obiektywnych, no, nie wszyscy mogą te tłumaczenia przyjmować, ale tak było, ale też chciałbym, żeby mieszkańcy mieli możliwość zgłoszenia swoich pomysłów, swoich bolączek, tego, co nie zostało zrobione i będziemy starali się tutaj, ci radni, którzy są tutaj za nami, to oprócz jednej pani Anny Misiuk, pozostali są pierwszą kadencję. Także widać, że mają ogromny zapał do pracy. I na pewno Państwa słowa, które tutaj będą padały, Państwa potrzeby, będą również brane przez uwagę przez radnych, bo tak, ja mam takie odczucie, jak rozmawiam z ludźmi, że ludzie mówią, no, prezydent to wszystko może, prezydent to rządzi i tak dalej, i tak dalej. To jest, można powiedzieć, złudzenie optyczne tylko, bo prezydent wykonuje to, co zatwierdzi Rada. Nie to, co sam wymyśli, tylko to, żadnych swoich pomysłów, to tak przyjdzie mi do głowy coś zrobić, zrobić nie mogę. Ja muszę postawić na Radę, Rada jak zatwierdzi, wtedy mogę to robić. Także tak wygląda praca prezydenta. Pracujemy w pewnych określonych okolicznościach i uwarunkowaniach przede wszystkim prawnych. Prawo musi być przestrzegane. My jako władza publiczna ściśle przestrzegamy prawa, no bo jesteśmy z tego rozliczani. Proszę Państwa, kilka slajdów o Białymstoku, może kilkanaście, trochę danych. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że Białystok jest najlepszym miastem w Europie pod względem wzrostu jakości życia. 83 miasta zostały przebadane i Białystok zajął pierwsze miejsce, ale głosami państwa, mieszkańców badanych. Najwięcej w Europie mieszkańców Białymstoku odpowiedziało, że w Białymstoku się czuje dobrze.
To było 63% takich zadowolonych osób. Kolejne, zajęliśmy czwarte miejsce w rankingu najbezpieczniejszych miast w Europie i tutaj 86% mieszkańców Białegostoku powiedziało, że czuje się bezpiecznie chodząc po zmroku w mieście. A te miasta, które są przed nami, miały tylko 1,5% więcej, 87%. Naszym zmartwieniem jest to, że rodzi się mało dzieci. Także naprawdę to jest tylko 2425. Jeszcze 6 lat temu rodziło się 3400, a 10 lat temu 3800. To naprawdę ogromny spadek. Depopulacja jest to problem całej Polski, ale i praktycznie całej Europy, poza dwoma krajami, ale w tych krajach jest dużo obywateli, którzy wcześniej żyli w koloniach. To Wielka Brytania i Francja. Tam przyrost naturalny jest największy. Ale tam są bardzo duże enklawy właśnie tych osób, które przyjechały z Maroka, z Algierii i z innych krajów. I tam u nich jest jeszcze tradycyjna wielodzietność. Więc gdyby wyłączyć te rodziny, to też pewnie tych rdzennych Francuzów byłoby ubywało. Żłobki. Chcemy budować nowe żłobki, bo trochę brakuje miejsc w żłobkach. Jeszcze dwa żłobki, jeden przy Kawaleryjskiej, w bardzo fajnym miejscu, tak wśród drzew, takim, można powiedzieć, małym lasem sosnowym, drugi na Letniej, ale przedszkoli mamy wystarczająco, dlatego że otworzyliśmy sporo oddziałów szkolno-przedszkolnych, 10 194 miejsca i one wystarczają. Wszyscy, którzy, oczywiście ktoś mógł powiedzieć, moje dziecko nie dostało się do przedszkola. No nie dostało się do przedszkola tego, które było wybrane, ale w innym byłoby wolne miejsce. No tak to wygląda. No. Są pewne placówki, są oblegane i tam jest problem, a są inne, które te miejsca są, ale in gremio to tych miejsc jest wystarczająco. Szkoły. Tutaj mamy prawie 20 tysięcy uczniów i łącznie oczywiście uczniów w szkołach średnich i podstawowych mamy około 40 tysięcy. Budżet obywatelski, pewnie miastoczanie się przyzwyczaili, 101 milionów zostało wydane. Drogi publiczne, 460 km dróg mamy, wiem co. Może mało, a ponad 1000 ulic. Może mało by kto zdawał sobie sprawę, że można naszymi drogami dojechać do Poznania praktycznie. Gdyby to rozciągnąć, taka jest odpowiedzialność. Mamy drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, ale mamy też trochę dróg gruntowych, jeszcze 32 km. Tu można patrzeć na tę stronę, słońce nie oślepia wtedy. I tych dróg było o połowę od 2005 roku. Dlatego można powiedzieć, że no nie udało się wszystkich dróg zrobić. Do wszystkich to się w ogóle nie da, bo niektóre nie spełniają w ogóle parametrów, bo to są takie wąskie paseczki gdzieś tam w starych osiedlach po 3 metry. One tylko są takie dojazdówki, nie spełniają parametrów dróg publicznych. Ale no też robiliśmy wielkie projekty, proszę Państwa, w tym czasie. Białystok jako miasto zainwestowaliśmy 6 miliardów, z tego 4 miliardy z Unii Europejskiej, a w ogóle z Unii Europejskiej do Białegostoku w tych latach, w ostatnich 20 latach, bo obchodziliśmy 20-lecie, wpłynęło z Unii Europejskiej tylko 8,4 miliarda złotych, z tego 4 pozyskane przez miasto, później przez Urząd Marszałkowski, przez uniwersytety, przez firmy, łącznie tyle pieniędzy wpłynęło i chyba każdy może powiedzieć, że to widać na ulicach. Tutaj powierzchnię, no ciągle sporo remontujemy każdego roku. Wydatki na budowę były takie lata chude, ale były też lata tłuste, 2018, 400 milionów prawie na budowę dróg. No i ubiegły rok też był całkiem niezły, 120 milionów, dlatego że kończyliśmy multimodalny węzeł komunikacyjny, tam później będzie zdjęcie tunelu nowego.
No ja trochę się sprzeczam z ludźmi, którzy mówią, że Białystok nie jest zielony. No Białystok jest zielony, nie ulega wątpliwości. I chociaż pod nowe inwestycje oczywiście te wycinki były, ale też będą też nasadzenia. 6 parków zabytkowych, 60 hektarów, 5 parków miejskich, 22 zielenice, łąki kwietne, ponad 10 hektarów to nowość od kilku lat, 5 zdaje się. Mamy parki kieszonkowe, 4. Mamy nasadzeń było około 4000 drzew było posadzonych, place zabaw bardzo nowoczesne, odwiedzane przez... To wszystko nowe place były wybudowane. Takich rzeczy nie było w Białymstoku i to budowaliśmy z własnych środków, to znaczy ze środków pozyskanych do budżetu. Leśna Dolina, Pacieczki, Mękówka to jest akurat na Leśnej Dolinie, jeden z nich. Bardzo fajny jest tam na Niemeńskiej. Sporo boisk jest, jak Państwo widzicie, boiska są bezpieczne, nowoczesne. No dużo też jest ze sztuczną trawą. Jak się zniszczy, to jak mówię do mnie, panie prezydencie, trawę zniszczyli. Ja mówię, to dobrze, to znaczy, że użytkowane było. To trzeba tę trawę po prostu zmienić, bo się zużyło. Nikt jej specjalnie nie podpalał, a nisko po prostu została zdeptana przez młodych ludzi. To dobrze, że byli przed komputerami, nie byli przed komputerami, tylko po prostu sobie biegali po boisku. Ja mieszkam tam w okolicach ulicy Zachodniej, no to tam jak przechodzę, to tam kolejka czeka, drużyny stoją i czekają, żeby zagrać w piłkę. Siłowni jest sporo. Ja tak nie widzę, jakoś tak tutaj na zdjęciach udało się zrobić, że ktoś tam ćwiczy, ale tak widzę za bardzo ćwiczących na tych siłowniach pod murką, to nie widzę. Chyba się one tak za mocno nie przyjęły. Tak mi się coś wydaje. A może Państwo macie inne zdanie, może macie inne obserwacje. To wieczorami nie są badania, są bardziej oblegane. Słucham? Wieczorami są bardziej oblegane przez młodzież. No właśnie, tak trochę tak. Miejsce, ale to już właśnie, to już bardziej, bo to jest budżetu obywatelskiego takie workouty, street workouty i to robią już, bym powiedział, pasjonaci. I oni tam ćwiczą rzeczywiście. Tam akurat ćwiczą, to sam widziałem. Komunikacja miejska, proszę Państwa, zmieniła się zasadniczo, chyba Państwo wiecie, ale nie są najlepsze dane o komunikacji, zaraz będzie tu widać z pewnych powodów, ale jakoś, proszę Państwa, ja zostałem prezydentem w 2006, to po pierwsze, jadąc swoim samochodem prywatnym, za autobusem zamykałem dopływ powietrza, bo tam leciały żywe spaliny, po drugie, czarny dym leciał. Po trzecie, widziałem, jak wyglądali kierowcy. Mówię, kierowcy powinni być pod krawatem, prawda? To zupełnie inaczej. Teraz wszyscy są estetycznie, elegancko ubrani, bo jak wiadomo, było w takim pewnym filmie, że klient w krawacie jest mniej awanturujący się. To Państwo doskonale wiecie. No i teraz proszę zwrócić uwagę. Pandemia. Z 90 milionów spadło na niecałe 40. Liczba przewożonych pasażerów troszkę się odbiło, ale już do stanu 90 nie wróciło. Jak na razie jeszcze mamy, tak na poziomie właśnie. Tu już 2022 rok było już 64, ale już 23 spadek na niecałe 60. Mimo, że autobusy są nowoczesne, a pieniędzy wydajemy coraz więcej na komunikację, jak Państwo tutaj widzicie, było po 123, 114, 170, ale w ubiegłym roku 272 miliony z uwagi na inwestycje, które były robione. Zakup nowych autobusów, myśmy kupowali euro 4, 5, 6, takie, żeby nie dymiły, prawda, ale ostatnio już, jeżeli kupujemy z pomocą Unii Europejskiej, to te autobusy mają być tak zwane zeroemisyjne. W związku z tym kupiliśmy 20 autobusów elektrycznych. Pierwsze 20 elektryków jeździ. I można powiedzieć, a czemu tak późno? To jest takie powiedzenie, że pionierów poznaje się po strzałach w plecach. Tak? Ci, którzy idą do przodu, to mają, są narażeni na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. My teraz kupiliśmy takie autobusy, że on cały dzień jeździ, z
zjeżdża i latem jeszcze ma 40% naładowanych baterii. A te autobusy, które były kupowane 6 lat temu, wystarczyłyby tylko na 150 km. W związku z tym musiałyby zjechać, drugi autobus musiałby wjeżdżać. Bardzo skomplikowana i droga operacja. W związku z tym mamy autobusy takie, które po prostu wystarczają na cały dzień jazdy. Zmieniła się tak technologia, że są znacznie lepsze. 170 km ścieżek rowerowych. 634 bikery, tak mówimy bikery, oczywiście z angielskiego by się czytało bajkery, prawda, ale mówimy, że to jest białostocka komunikacja miejska, tak po polsku, więc jest to biker. 92 tysiące użytkowników. Nowe miejsca pracy tworzone są w specjalnej strefie ekonomicznej, tam jest 94 hektary sprzedane, wszystko zostało sprzedane. Utworzone to zostało i uzbrojone z pomocą pieniędzy unijnych, ale dopiero 1/3 jest zagospodarowane. Jeszcze 2/3 można inwestować, także jeździ inwestować w Białymstoku. Ci, którzy kupili, po prostu będą swoje zakłady rozwijali. Bardzo dobrze działa Białostocki Park Naukowo-Technologiczny. Właśnie w tym tygodniu rozpoczęła się konferencja i nowy projekt. Tak zwany Hub of Talents. Park wraz z konsorcjantami zdobył, wygrał grant z Unii Europejskiej na kwotę 23,7 miliona złotych, z czego dofinansowanie 22,4, czyli tylko 1,3 miliona dokładamy do tego i będzie w planie jest, że przynajmniej 150 nowych firm powstanie założonych przez młodych ludzi. Jest to taka zachęta, żeby młodzi ludzie zostawali w swoich domach. No kultura, proszę Państwa, mamy te jednostki kultury. Jak Państwo tutaj widzicie, jest ich 7. Najwięcej odwiedza Teatr Lalek. Teatr Lalek naprawdę, że ktoś z Państwa nie był, chociaż 1/3 była mieszkańców w ubiegłym roku, naprawdę zachęcam, najwyższy poziom światowy, bo jest bardzo znany w Europie, znany jest na świecie, więc naprawdę no, prowadzony jest przez dobrego dyrektora od wielu lat, pana Jacka Malinowskiego, ale poprzedni dyrektorzy też byli bardzo dobrzy, też naprawdę byli bardzo dobrzy. To akurat ta placówka ma szczęście do dobrych dyrektorów. To chyba nie było złego dyrektora od Jana Witkowskiego, prawda, począwszy. Ale też Muzeum Pamięci Sybiru, to jest najmłodsze dziecko, dopiero 2,5 roku ma i już 40, prawie 4 tysiące ludzi odwiedziło w ubiegłym roku. To jest placówka, która po pierwsze była bardzo potrzebna, po drugie zabiegali o nią Sybiracy, świętej pamięci pan Tadeusz Chwieć, Sybirak, organizował te marsze Pamięci Sybiru. No, one były dopóki nie oddano muzeum. W tej chwili Sybiracy nie tylko. Jest to opowieść o Syberii, opowieść o Sybirze. Jeżeli ktoś z Państwa nie był, to zachęcam do odwiedzenia. Remontujemy, bo są czasami zarzuty, że zabytki jakieś, prawda, się marnieją, prawda. Oczywiście nie wszystkie zabytki jeszcze zostały odremontowane. Są takie, które trzeba zrobić. Część też z nich jest w rękach prywatnych. Tutaj mamy bardzo ograniczone pole do działania. Ale te są właśnie, jak widać, zrobione przez... Tutaj jest z nami pan dyrektor Ostrowski, przez Zarząd Mienia Komunalnego. Proszę zwrócić uwagę, to są perełki absolutnie piękne, odrestaurowane. Jeżeli chodzi o tutaj to, co widzimy, czyli stadion, no to ostatnio stał się super modny z uwagi na wyniki Jagiellonii. Ostatni mecz 25 będzie rozgrywany w Białymstoku. Biletów już dawno nie ma, także nie można tam się już dostać, ale jak ktoś z Państwa czuł się tym rozczarowany, to stawiamy telebim na rynku Kościuszki. Będzie można przyjść razem, obejrzeć mecz, a później, miejmy nadzieję, fetować
zwycięstwo w Jagiellonii po raz pierwszy w historii. No, to jest sport, nie wiadomo, ale tylko już dwie drużyny mają szansę na mistrzostwo Polski. Śląsk Wrocław i Jagiellonia. I ostatni mecz, bez względu na wynik tego, co będzie się działo jutro i pojutrze, i tak będzie meczem o mistrzostwo, bo będziemy mieli ciągle, nawet jak przegramy, a Śląsk wygra, to ciągle będziemy mieli szansę na to, żeby to mistrzostwo zdobyć. Czyli ten mecz nie będzie na pewno, no chyba że my wygramy w sobotę, a Śląsk jutro zremisuje, to już będziemy mistrzami Polski i ten mecz będzie już na luzie. Ale tym bardziej będzie ciekawy. No. Jagiellonia jest takim bardzo mocnym znakiem rozpoznawalnym w całej Polsce. Każdy pyta, jak ten Jagiellonia, jak źle grali, a co ta Jagiellonia tak źle gra? No, ludzie z Polski, a kiedyś nawet mnie zaczepił kelner we Włoszech, mówił, że o Jagiellonii, w jakimś mieście, prawda? Już nie pamiętam jakim, czy to było w Rzymie, czy w innym. I to był Włoch. W jakiś sposób tam się jakiś naprawdę fan piłki nożnej. Więc stadion, ja o stadionie mówię bardzo długo, o budowie jego, to była trudna bardzo inwestycja, ale w tej chwili cieszy nas mieszkańców i naprawdę jest to piękny obiekt, zresztą widać tutaj. I odwiedziło go w ubiegłym roku 452 tysiące osób, jeżeli chodzi o stadion, ale też pływalnie 74 tysiące. Seniorów przybywa. Jak młodzieży ubywa, tak seniorów przybywa. Mamy tych seniorów, proszę Państwa, już no widać tu młodzieży, mamy tylko dwóch młodzieńców, a seniorów więcej. To po raz pierwszy przyszli uczniowie podstawówki z własnej nieprzymuszonej woli. Chcą posłuchać, siódma klasa. Bo tutaj koleżanko z tatą przyszła, to trochę co innego. Oni przyszli sami. Mamy 60, prawie 7 tysięcy już ludzi, którzy są w wieku senioralnym, którzy po prostu mogą brać emeryturę. Kluby seniora jest 6. No i teraz co chcemy zrobić? Drogi w tym roku 117 milionów, a to przejście, które zostało teraz oddane za 50 milionów. Ja tak trochę prowokuję moich słuchaczy, bo jeszcze nikt go nie skrytykował. Z którymi się spotykam, więc ktoś może być pierwszy w tej sprawie, ale na razie jest tak, że jest estetyczny i ładny i funkcjonalne. No, kosztowało 50 milionów złotych, czyli nie tak mało, ale to też dofinansowaniem unijnym. Na razie jeszcze perony są zamknięte, ale będzie można bardzo bezpiecznie przejść na perony i odjechać, albo wejść i jak się przyjedzie. Sygnalizacje świetlne są budowane, prawda, w kilku miejscach. Ulice, wymieniane są oświetlenie na LED-owe, bardzo duże oszczędności. Są i też ktoś powiedział, bo czemu teraz wymieniacie? Bo właśnie ze 3 lata temu zmieniła się technologia. Ta stara technologia była dużo mniej wydajna. Ta naprawdę jest bardzo, bardzo wydajna i naprawdę są duże oszczędności, jeśli chodzi o oświetlenie. Przybudowujemy ulicę Lawendowo, Kruga Starosielce, Witrynowo, Bagnówkę. Układ Kominskiej na osiedlu Bagnówka, to z Polskiego Ładu pieniądze. To są ta inwestycja, którą mówiłem, że pewne zaległe, to właśnie ta hala widowiskowo-sportowa. Ona tam nam wisi, mnie przynajmniej, jako niezrealizowana inwestycja, bo ona już powinna być i byłaby, gdyby, proszę Państwa, to takie kuriozum się pojawiło. No, ja tak nie zwykłem za mocno narzekać, ale jak człowiek coś chce zrobić, a drugi mu przeszkadza, a jeszcze dwóch albo trzech, no to nie udało mu się, prawda, za dużo zrobić. Dlatego myśmy mieli pozwolenie na budowę już, na tą halę widowiskowo-sportową i taka instytucja niepozorna, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który znajduje się na Ciągłowskiego, hala na Ciągłowskiego, ma budkę meteorologiczną i ustanowił strefę ochronną
300 metrów od budki nic nie można budować. Ta halata była 50 metrów od tej budki. Na tej podstawie wojewoda uchylił pozwolenie na budowę. I tego pozwolenia na budowę jeszcze nie mamy do dzisiaj, a było to w 2014 roku. Oni ustanowili te strefy. On uchylił to w 2015, czyli no, prawie 10 lat temu. Zmienił się rząd, zmieniły się władze instytutu. Pojechałem, porozmawiałem. W ciągu tygodnia znieśli te strefy. One były tam prawie niepotrzebne. Zrobiono taki myk, żeby zaszkodzić, żeby hali Białymstoku nie było, bo byłby to sukces w cudzysłowie Truskolaskiego. No, hala nie byłaby dla mnie, dla mieszkańców, prawda? I skutecznie utrudniono w sposób prawny, w białych rękawiczkach. No i teraz oczywiście właściwie no, do końca maja już będzie pozwolenie na budowę nowe i wtedy będziemy rozpoczynać proces dopiero budowy. Ta hala byłaby już 5 lat temu, gdyby nie te działania, które były do tej pory prowadzone. I tak było, tak było w wielu dziedzinach, w wielu elementach, więc ja nie mówię po to, żeby się skarżyć, tylko że chciałem powiedzieć, że jest to obiektywne wytłumaczenie, dlaczego tego obiektu po prostu zwyczajnie nie ma. Bo nie da się zrobić czegoś, jeżeli uchylają ci pozwolenie na budowę. Musimy działać zgodnie z prawem. No i tak wygląda ta sytuacja. No, w tej kadencji ta hala powstanie po prostu. Mam też już na razie obiecane, to dosłownie, ale przynajmniej 100 milionów złotych od ministra sportu. Będę go cisnął trochę więcej, jeszcze zobaczymy jak to wyjdzie, ale to dopiero w następnym roku, nie składać wniosek, bo w tym roku jeszcze nic nie wydamy, bo dopiero pozwolenie na budowę, trzeba rozpocząć procedurę przetargową, wyłonienia wykonawcy, który potrwa też około roku. No tak to wygląda. To wszystko trochę trwa. No tutaj też jest kolejny taki właściwie never ending story, czyli lotnisko w Białymstoku. Tak naprawdę to staranie o lotnisko trwa od 60 lat. Od lat 60. ubiegłego wieku, gdzie planowano lotnisko w miejscowości Żuki. Później chciano wybudować lotnisko w Sadnikach i uchylono decyzję środowiskową na to lotnisko. W związku z tym wszystko padło, bo robić taką decyzję środowiskową to czasami jest kilka lat trzeba. Dzisiaj bardzo ostro się do tego tematu podchodzi. No i w związku z tym przejąłem to na siebie, wziąłem to na swoje plecy, bo tak naprawdę lotniska regionalne to domena marszałków województw, nie prezydentów miast. No ale to jest małe lotnisko lokalne, z tym, że tam są przeszkody lotnicze w postaci drzew i dopóki tych drzew się nie wytnie, no to ruchu pasażerskiego nie będzie. Oczywiście chcemy to zrobić, będziemy jeszcze robić badania wśród mieszkańców na ten temat, czy potrzebują takiej inwestycji jak lotnisko w Białymstoku. Ja to biorę na siebie, na swoje barki. Znowu pewne odium, bo miło nie będzie. To już wiem na pewno. Ale miło nie było przy wielu inwestycjach. Miło nie było, jak budowaliśmy rynek Kościuszki. Miło nie było, jak był likwidowany ale obskurny bazar na ulicy Jurowieckiej, prawda? Miło nie było, jak staraliśmy się budować spalarnię odpadów, gdzie 5 lat trwało uzyskanie decyzji środowiskowej. Całe 5 lat. Z uwagi na liczne procesy sądowe, ale udało się. Budowaliśmy jako jedno z 6 miast w Polsce. Na 20 miasta, które wystartowały do spalarni, tylko 6 udało się i Białymstokowi się też w tym udało. Bardzo wielu przeszkadzało w tej inwestycji, chociaż to jest bezpodstawne całkowicie. Ona jest super bezpieczna. Ona jest bezpieczniejsza niż komin sąsiada, który Państwo macie. Ona mniej emituje złych rzeczy, bo ma takie filtry. No i to lotnisko jest kolejne zadanie na moje prawda, włosy. Ale już nie osiwieje to bardziej, więc się nie mam już co martwić. Mówię, że mam kolor włosów już docelowy.
Także przynajmniej jedno dobrze. Jest akwapark, który chcemy zbudować. Myśmy, to nie była taka obietnica w poprzednich, dopiero teraz zaczynamy jakby. Ale też były problemy, trzeba było ziemię kupić. No i udało się ostatniego dnia tamtej kadencji, czyli 30 kwietnia, kupić ziemię od prywatnych inwestorów. To część oczywiście, część ziemi. I już nie mamy przeszkód do tego, żeby projektować i budować park. To akurat będzie robiła spółka Lech, która między innymi ma spalarnię, która ma zyski. Oczywiście zyski nie są tak duże, żeby zbudować, będzie im pewnie potrzebny jakiś kredyt. Ale też proszę Państwa, proszę nie myśleć, że to jest budowane z tego, że Państwo płacicie za odpady i z tego będzie budowany akwapark. Nie. Te pieniądze, które idą na odpady, na tych nie możemy zarabiać. One muszą się bilansować. Takie jakie koszty, nam prawo zabrania zarabiania na mieszkańcach, których odbieramy odpady. To musi być na zero wychodzić. Nie można też stracić za bardzo, ale tracić można bardziej niż zarabiać. Zarabiać w ogóle nie można, bo to jest jakby, to pieniądze mogą zostać nawet i zabrane, a jak ktoś dopłaca gminę, to nie ma żadnych sankcji jakichś, ale generalnie powinna, ale to znaczy gmina dopłaca. To znaczy my dopłacamy wszyscy, tak samo, prawda? To jest to samo, tylko z innej kieszonki brane. Mieszkania komunalne. Tutaj to zdjęcie, które jest zrobione, to jest zdjęcie, jak wręczałem takie listy gratulacyjne dla młodzieży, dla młodych absolwentów, którzy uzyskali mieszkania w ramach tak zwanego programu, to nasz program miejski, mieszkanie dla absolwenta. 120 osób dostało, jeszcze nie klucze, bo klucze dopiero będą dostawać w sierpniu. Tak, panie dyrektorze, kiedy tam jest? W sierpniu, pan dyrektor Ostrowski potwierdza klucze, a będziemy budować kolejne 600 mieszkań komunalnych. To są mieszkania budowane z dużym dofinansowaniem Banku Gospodarstwa Krajowego. Tak naprawdę ponad 70%, nie? 70%? Tak około, macha głową, chociaż nie policzył dokładnie. Nie chcę zaprzeczać, dobra. Ale około 70%. I kolejnych 600 mieszkań, i z tego Państwo radni przeznaczycie pulę dla absolwentów. Bo to Rada decyduje o tym, ile tych mieszkań pójdzie dla absolwentów. No i wtedy ci młodzi ludzie, te mieszkania otrzymali absolwenci między innymi i z Krakowa, i z Wrocławia, czyli to są ludzie, którzy no, będą pracowali w naszym mieście. Szkoły modernizujemy, sale gimnastyczne za 54 miliony, w tych następnych latach będzie zbudowana termomodernizacja budynków za 77 milionów. Tęż jest solankowe. Jak nie było, to nie było, teraz będzie wysyp tężni, modernizacja. A to jest taki budynek, który stoi i straszy na Branickiego 3. Synagoga. Słucham? Synagoga dawna. Tak, o dawnej synagodze. I chcemy tam dom kultury w Śródmieście, 20 milionów. Dużo 20 milionów trzeba wydać, ale no, cała Branickiego, ta lewa pierzeje bardzo ładnie już odnowiona i ten jeden budynek tak troszeczkę taki wyrzut. Prawdę mówiąc, że trochę żeśmy się już do niego przyzwyczaili, tak mijamy, nie zauważając, ale jak zrobimy to będzie to coś ładnego. Część pieniędzy pozyskamy z Unii Europejskiej na rewitalizację tego budynku. Suma wszystkich planowanych inwestycji to 746 milionów złotych. I proszę Państwa, Państwo tutaj zobaczyliście, że tyle zostało zrobione, ale to nie jest tak, że zrobione zostało wszystko i nie ma potrzeb, tak? Właśnie spotykamy się po to, żeby wysłuchać Państwa postulatów. No, chciałbym, żeby wszystko, co będzie możliwe, to w tej kadencji było po prostu zrealizowane, bo to te spotkania są. To jest taki będzie, jeden powiedział, truskawka na torcie, żeby te potrzeby, które
normalnie mówią wisienka na torcie, nie? Ale Tomek Haj to powiedział truskawka na torcie, nie wiem z jakiego powodu, bo mu się pomyliło. A dla mnie to pasuje akurat. Nomen omen. I dlatego chcemy, żebyście Państwo się wypowiedzieli, napisali ankiety. Tutaj Państwo radni słuchają i na pewno, tak jak powiedziałem, większość z tych Państwa to czwórka na pięcioro to są radni pierwszej kadencji, a na pewno nie chcą być, żeby to była ich ostatnia kadencja. To będą się starali, żeby właśnie powiedzieć, no a tutaj nasza zasługa to i to. No i dobrze, no i będziemy robić razem, żeby te zasługi były również i Państwa radnych. Także no to tyle na teraz z mojej strony. Trochę długo gadałem, ale nie ten. Jak mam poprzednie spotkanie, to jest ograniczony czas, bo muszę zdążyć na następne. A teraz już nie muszę zdążyć na następne. Więc trochę dłużej sobie pozwoliłem porozmawiać. Nie wiem, czy Państwa nie nudziłem. Także na razie dziękuję za uwagę i teraz ja zamienię się w słuch. Dziękuję bardzo Pani Hula, Pani Dyrektor Urszula Bowley. Będzie Państwu udzielała głosu. Prosiłbym o jakieś pytania, takie nie wypowiedzi długie, tylko pytania, ewentualnie przekazanie dokumentu, jakiegoś karty, prawda, dla nas. Wtedy będziemy się do tego odnosić. Dziękuję. Tak więc, Szanowni Państwo, to jest czas na Państwa pytania. Ja chciałem bardzo zadać krótkie pytanie. Szanowni Państwo, mamy w ogóle pana, który podąża za nami na każde nasze spotkanie, ale panie Rafale, najpierw mieszkańcy, a potem jak zostanie czas, to wtedy panu przekażę głos. Dobrze, podchodzę do pierwszej osoby, proszę o przedstawienie się. Dzień dobry Państwu, nazywam się Przemysław Popowski, mieszkam tutaj właśnie w tej okolicy. Sprawa bardzo ważna, tak jak Pan Prezydent mówił, bezpieczeństwo i dzieci, mianowicie sprawa oświetlenia ulicy Oliwkowej. Czyli tutaj mamy od wyjścia do szkoły w stronę mostu na Zawady. Tutaj po prostu jest ciemno. Były w budżecie obywatelskim parę razy, ale niestety no, nie zdobyliśmy wystarczającej ilości głosów. Ona sprawa jest no, dla nas mieszkańców tutaj lokalnych bardzo ważna, szczególnie bezpieczeństwo dzieci. Także dziękuję. Jest z nami Pani Dyrektor Marzena Dybowska. Chcę się odnieść. Na gorąco od razu Pani Dyrektor Dybowska się odniesie. Zarząd Dróg Miejskich. Brakuje, to znaczy, że czegoś nam zabrakło, pewnie finansów nam zabrakło, bo tak naprawdę to ze względu na bezpieczeństwo chcielibyśmy wszystko oświetlić. Ja bym tak, przyjrzymy się temu tematowi, zobaczymy, co się da zrobić. Być może tutaj, myśmy trochę tutaj wykonali tego oświetlenia dodatkowego, szczególnie tutaj od strony tej obwodnicy, czy tej nowej ulicy, która tutaj jest. Natomiast ja zobaczę, dobrze? Powiem tak, ze służbami swoimi przyjrzymy się, zobaczymy. Co da się poprawić w miarę szybko, jak nie to Pani się to nie będzie projektował. Bo bardzo dobrze znam Pani Annę Masłkiewicz. Ja tylko poproszę Pana Przemysława, żeby Pan swoją prośbę właśnie wyraził w ankiecie. Będziemy mieć to odnotowane i później będziemy też do tego... Podać od razu ankietę, tak? Pani Patrycja przekaże ankietę. Pani Anna, tak? Bardzo proszę, proszę. Anna Masłkiewicz, Panie Prezydencie, się znamy od 2010 roku. Nawet wcześniej, teczko. Mniej więcej 2009, w każdym razie w 2010 roku spotkaliśmy się w czerwcu tutaj w związku z przebudową Maczka. No i te 14 lat to... I teraz tak, pierwsza sprawa. W trakcie przebudowy Maczka wzdłuż Maczka od strony Zawad nie poprowadzono linii kanalizacji miejskiej. I w serwisówce od mojego budynku tutaj do ulicy Lodowej i chyba dalej nie ma kanalizacji miejskiej. Ja się wielokrotnie zwracałam o tą... Pani w Deszczowej, Deszczówce? Nie, Deszczówka jest. Nie, nie ma odprowadzenia... Sanitarki nie ma, kanalizacji sanitarnej. Nie ma sanitarki. A jest Pan teraz prezydent bardzo bliziutko, może się Pan przejechać. Tam jest Opoltrans, który z przodu malutki, ale z tyłu to jest tam wielka hala, gdzie remontowane są tiry. To są po prostu przedsiębiorstwa.
jest sofa, która ma bardzo dużą powierzchnię do zmywania i odprowadzania nieczystości. I tutaj mamy szamba. Ja bym bardzo prosiła pana prezydenta, żeby w tej kadencji udało się po prostu tutaj poprowadzić to tam, nie wiem, kilkaset metrów tej sanitarki. Jeszcze w tej chwili budowane jest osiedle wzdłuż ulicy Mroźnej. Ta się nazywa Harmonia czy coś takiego. Początkowo to byli Sokołowcy, w tej chwili to jest pan Rogowski. I tu są znowu sprawa wody, wód źródlanych. Jest źródło. Jeżeli pan prezydent się przejedzie, wjedzie pan na wiadukt i zjedzie na dół, tam do serwisów, i to zobaczy pan jeszcze, że jest pozostałe źródło. To źródło ma być do zabudowania. No, źródło nie zniknie. Ja mam też problem olbrzymi od czasu przebudowy z tymi wodami napływającymi z lasu. Te wody napływają też na inwestycje Rogowskiego. Tutaj pan dyrektor Departamentu Urbanistyki i Ochrony Architektury, tak? Dostał zdjęcia. Pan dyrektor Minasz, tak. Pan dyrektor dostał zdjęcia z tego roku, jak wygląda nieruchomość luty, marzec, kwiecień, gdzie będzie budowa bloków z garażami podziemnymi. W zeszłym roku odbyły się dwa spotkania w urzędzie, chyba w marcu i w maju, z dyrektorami większości departamentów. Drugie spotkanie było z dyrektorem zarządu zlewni, panem Raciejkiem, i z Lasami Państwowymi, gdzie jakby przedstawiałam problem i sposób rozwiązania. Jeden ze sposobów rozwiązania tych wód, które tu napływają. Wody napływają z całego lasu na ten odcinek od lodowej do mojej nieruchomości. Tutaj wszyscy kiedyś pływali. No, z tych spotkania były bardzo fajne, długie, ale z tego tak naprawdę nic nie wynikło. Ja mam prośbę, czy pan prezydent mógłby się zwrócić, czy porozmawiać się z dyrekcją Lasów Państwowych, żeby zatrzymać przynajmniej część wód źródlanych na terenie lasu, co jest bardzo zgodne z obecnym kierunkiem jakby gospodarowania wodami, różnymi wytycznymi, które mają lasy państwowe. Natomiast to zatrzymanie tej wody jakby trochę uratuje i mnie, i innych, a poza tym ta woda może być wykorzystana jakby do nawadniania lasu, będzie parowała. Ja przekazałam urzędowi opracowanie świetnego specjalisty, taką ekspertyzę, pana Abramczuka, i tutaj widzę panią dyrektor Kułakowską, która też ma to opracowanie. Myślę, i państwo urbaniści, myślę, że naprawdę warto by było się pochylić i pomyśleć, co zrobić z tymi wodami źródlanymi tutaj. I jeszcze może uratować chociaż część wód z tego źródła tu przy Lodowej. Zawady leżą na tym olbrzymim zbiorniku podziemnym, z którego czerpiemy wodę, który sięga aż do Wasilkowa. I w tej chwili zawady są bardzo urbanizowane. No i jednak deweloperzy nie biorą pod uwagę jakby tego, że te wody tutaj trzeba o ten teren zadbać, o te wody zadbać. Urząd ma wiedzę na temat i tego, jakie źródła są w lesie, bo to jest bardzo dużo źródeł, więc bardzo bym prosiła, żeby w tej kadencji jakby spróbować tak korzystnie rozwiązać ten problem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak, to oczywiście myślę, że się pochylimy nad tym, dlatego że ekspertyzą. No teraz już mogę porozmawiać z Lasami Państwowymi, bo do tej pory oni nie chcieli ze mną rozmawiać. Nie było takiej możliwości, ja porozmawiam, miałem jakiś interes. Proszę Państwa, powiem Państwu tak, pracowałem w bardzo trudnych warunkach politycznych. Pan marszałek, który już nie jest marszałkiem od tygodnia, zakazał używania swoim służbom nazwiska Tadeusz
zakazał używania prezydent Białegostoku. Jedynie co się można było używać, to władze samorządowe. Taki dyrektor Nowak, do tej pory, który był Lasów Państwowych, on się mnie bał jak diabeł święconej wody. Żeby mu zrobiono zdjęcie ze mną, to straciłby stanowisko od razu. Więc tej współpracy nie było. No teraz zaczynamy nowy etap. Jeżeli rzeczywiście jest to możliwe, to przy udziale Lasów Państwowych, to spróbujemy to zadziałać, bo to jakiś nowy trop. I wtedy możemy mieć wspólną inwestycję. My się chcemy też na lasy wymieniać z nimi, więc może coś się uda przy okazji robić. Dziękuję bardzo pani. Kolejne pytanie. Jeszcze mamy dwie panie. Dzień dobry. My jesteśmy tutaj przedstawicielami naszej ulicy Chłodnej, na osiedlu Zawadę. Tutaj pani dyrektor powinna nas pamiętać, bo byliśmy, tak, bo był też z nami mężczyzna. Problem, z którym się borykamy na tej ulicy, to już jest od ponad 20 lat. Czyli jest to jedna praktycznie tutaj z brzegu ulic, która jest niezrobiona. Nasz właściciel drogi, pan Stanisław Boraski, składa pisma od 20 lat o przejęcie przez miasto tej drogi. Dostaje za każdym razem odmowne odpowiedzi, że nie ma na to inwestycji. Więc tutaj byliśmy w październiku u pana wiceprezydenta Tuchlińskiego, który z nami się spotkał, i była pani dyrektor. I zadałam pytanie ja osobiście, co ma pan Stanisław zrobić, który przez prawie 20 lat dostaje te same odpowiedzi, te same pisma składa, tak? Więc pani dyrektor, pan wiceprezydent powiedzieli, że należy złożyć wniosek o przekazanie tej drogi, tak? Pan Stanisław to zrobił. Z tego, co mi wiadomo, i oficjalnie, i nieoficjalnie, to ten wniosek też nie został pozytywnie rozpatrzony. Więc nasza taka prośba, żeby bardziej się pochylić, żebyśmy my w końcu tą drogę mieli, ponieważ początek drogi od ulicy Lodowej jest prywatny, środek jest już miasta, a dalsza część do ulicy Liliowej jest też prywatna. Nasze dzieci, chodząc do ulicy Chłodnej, gdzie mamy przystanek, ja mieszkam przy ulicy Liniowej, więc dzieci biorą kalosze, gumofilce o takie, idą do początku ulicy Lodowej. To jest autentycznie. Nigdy tego nie nagrałam, zdjęć nie robiłam, jestem w pracy, dzieci dzwonią, mamo, co my mamy robić, bo jest takie błoto, że się nie da przejść. Dzieciaku, bierz kalosze z garażu, buty pod pachę, idź do ulicy, ale to jest autentycznie. Tak, no i tak dzieci robią. Ale no, jeżeli od 20 lat, tak, pan Stanisław pisze, no ja nie wiem, gdzie jest problem, tak, ale pan prezydent obieca, że teraz już jest inna załoga, że jest to wszystko bardziej możliwe, tak, więc podkładam w panu nadzieję, tak, a pochodzimy z tej samej parafii. Pan zjeżdżając z szosy warszawskiej po jedną stronę, a ja po drugą, to mam nadzieję, że ja to coś skuram w końcu. A to cieszymy? Kobylin bożymy. Tak, kobylin bożymy. Także ja mam nadzieję, że my tu w końcu wspólnymi jakimiś siłami damy coś radę zrobić. Bo i no, tak dalej być nie może. Następna ulica, która jest za nami, Kiemniczów, tutaj nie wiem, czy któryś z państwa radnych jest z naszego okręgu, czy nie. Tak, bardzo dobrze. Ta ulica jest zrobiona, śliczna, piękna. A jeszcze kiedyś pan Stanisław Boraski pewnie jest znaną osobą, bo jak pewnie to jest starszy człowiek, jak zachodzi, to od razu przyjmuje postawę roszczeniową. No, jeżeli chodzi już przez prawie 20 lat, no to wiadomo, to z czegoś to wynika, tak? Ale opowiadał, że jak był na którejś z rozmów, to tłumaczono w ten sposób, że to po kolei idą ulice, tak? Jak wjeżdżamy w ulicę Lodowo, to po kolei są robione. Więc nasza ulica została dalej pominięta, prawda? I dalej te ulice są robione, bo aż
Tam pod Osowicza są ulice pięknie, ładnie robione. Mamy, żeśmy... No chyba, ja bym powiedział, że chyba chodzi od 18 lat, bo od 20... No prawie. Bo 20 lat nie mógł chodzić, dlatego że wtedy jeszcze zawady należały do innej gminy. No to ja się pomyliłam. No, dopiero ja mieszkam od 5 lat, dopiero w 2006 zostały przejęte. No to... Więc nie za bardzo może chodzić od 20. I był też radny i też nic nie... Drugim? Pierwszy dowód wydany przez pana był z 2002 roku. Panie prezydencie, bo to jest pokrewne pytanie, to może... Formalnie się chyba granicę w 2006. Wszyscy rozumiem, że ten problem ulic jest szeroki, tak, że są potrzeby, że nie tylko my mamy. No ale ta ulica, panie prezydencie, nie jest duża, nie jest długa, więc my mamy nadzieję. To jest krótki naprawdę odcinek, pani. W tej samej kwestii? W tej samej to tak, dobrze. Tak. Ja w tej samej sprawie niestety...